Słyszeliście już o wodzie z jagat, okładzie z torebek z herbatą, ogórkiem, miodem, mrożonymi kostkami lodu i łyżkami, które mają moc zmniejszającą przekrwienie i zmniejszające pierścień. Ale czy znasz niesamowity wpływ sody oczyszczonej na twoje cienie i obrzęki? Jeśli tak, używamy tego również. Są cienie. Cienie są odmianą kolorystyki skóry otaczającej oczy. Zazwyczaj różnią się one od niebieskiego do fioletowego lub szarego. Dają zmęczony wygląd i przekładają się na brak snu i stylu życia, aby poprawić. Cienie ciemne są spowodowane spowolnieniem krążenia krwi i zaburzeniem tkanki limfatycznej, co powoduje stagnację krwi, a skóra staje się szaro-niebieska. Ciemne kręgi mogą wynikać z braku znaczącego snu, spożywania alkoholu lub spożywania zbyt tłustych i słonych produktów, tytoniu, stresu, starości lub genetyki. Soda oczyszczona na cienie. Soda oczyszczona jest rodzajem magicznego proszku, ponieważ zawiera w swoich mikroziarnach kilka zalet medycznych i kosmetycznych. Skóra kocha ten składnik, ponieważ w jednym zastosowaniu może zaoferować prawdziwą kąpiel młodości. Rzeczywiście, soda oczyszczona jest silnym antybakteryjnym i skutecznym środkiem antyseptycznym, który pomaga w oczyszczaniu skóry, zwalczaniu zaskórników, pryszczy i innych dolegliwości skórnych. Może być stosowany jako środek złuszczający, aby przygotować skórę do pielęgnacji, rozjaśnić cerę i odzyskać świetlisty wygląd lub regulować pH skóry i ograniczać nadprodukcję sebum. Wodorowęglan jest również silnym środkiem przeciwzapalnym, który pomaga zmniejszyć stan zapalny wokół oczu i łagodzi przekrwienie. Jest to również środek wybielający, który zmniejsza niebieskawe zabarwienie wokół oczu. Naturalny przepis na wyblakłe cienie i obrzęki. Włóż do miski łyżkę sody oczyszczonej, a następnie dodaj trochę wody, wystarczającej do rozcieńczenia sody oczyszczonej i stworzenia spójnego ciasta. Dobrze wymieszaj, aby soda oczyszczona została rozcieńczona, a jej mikrogranulki nie drażniły skóry. Nałóż mieszankę na kontur oczu, a następnie poczekaj 5 minut. Następnie przetrzyj twarz przed połkaniem zimną wodą. Powtórz tę procedurę 2 razy w tygodniu, aby uzyskać pożądane wyniki. Pożegnaj się ze wszystkimi zepsutymi obietnicami kremów do korekcji i zamiast tego zdecyduj się na naturalne środki, ponieważ są one znacznie bardziej skuteczne, a zwłaszcza tańsze.
inne wskazówki, aby zmniejszyć cienie. Aby zapobiec powstawaniu cieni lub zmniejszyć ich wygląd, musimy najpierw przyjąć zdrowy styl życia i zbalansować. Przestań spożywać alkohol. Rzucić palenie. Spożywaj witaminy A, E, C i K, które doskonale nadają się do walki z cieniami. Są również bardzo dobre dla poprawy jakości skóry. Spać w nocy i odpocząć. Wieczorem usuń makijaż. Masuj okolice oczu, aby stymulować krążenie krwi. Zrób okłady z ziemniaków środkami wybielającymi, które w naturalny sposób zmniejszą cienie. Przetrzyj okolice oczu zimnym mlekiem. Stosowany jako balsam wybiela, koi i odżywia skórę. Dziewiętnaście niezbędnych porad kosmetycznych, które każdy musi znać. Aby kobiety były zadowolone ze swojego wyglądu, zazwyczaj stosują dość wyrafinowaną rutynę. Toaleta, pielęgnacja skóry i włosów, makijaż i tym podobne. Aby zaoszczędzić wysiłku, oto 19 wskazówek, które należy koniecznie znać. Kolanami, po zastosowaniu kilku kropli olejku do ciała. Wypij szklankę wody do gotowania ryżu, a zobaczysz, co stanie się z twoim ciałem. Łatwy do gotowania ryż znalazł swoje miejsce w szafkach kuchennych i we wszystkich zakątkach świata. Obecnie jest uznawany za wiodące na świecie zboże spożywcze, ponieważ pokrywa 20% światowego zapotrzebowania na energię ludzką. Czy oprócz tego, że skrobia jest bogata w białko i węglowodany, myślisz, że dzięki wodzie do gotowania ryż może być również atutem dla urody i zdrowia? Twój dom, a dokładniej kuchnia, jest pełen skutecznych i prostych środków zaradczych, które są bogate w korzyści, aby się o ciebie troszczyć. Tak jest w przypadku wody ryżowej, która zyskuje na popularności dzięki wielu właściwościom i wysokiej zawartości witamin i minerałów. Z jednej strony bierze udział w leczeniu zaburzeń wywołujących nudności, wymioty i biegunkę, a z drugiej strony okazuje się być świetnym sprzymierzeńcem rytuałów piękna. W Azji woda ryżowa jest używana głównie jako baza do pielęgnacji skóry i włosów.
Teraz, zamiast pozbyć się wody do gotowania, gdy tylko ryż jest gotowy, ostrożnie trzymaj go w szklanej butelce umieszczonej w lodówce na 6 dni i używaj go do ochrony ciała zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz. Na zewnątrz. Można go pić, w tym przypadku dodać pałeczkę cynamonu, aby poprawić smak, lub zastosować w płynie kosmetycznym. Dobre trawienie. Bogata w niezbędne składniki odżywcze, witaminy i minerały, woda do gotowania ryżu jest niezawodnym atutem w przypadku zapalenia żołądka i jelit lub biegunki. Wysoka zawartość błonnika i skrobi ułatwia trawienie, zapewnia prawidłowy przejazd i nawodnienie. Promuje eliminację gazu, uczucie wzdęć i chroni florę jelitową przed możliwymi atakami. Możesz dodać trochę cynamonu i miodu, aby osłodzić jego smak i trzymać go przez 6 dni w lodówce. Skuteczny środek przeciwzapalny. Woda do gotowania ryżu jest bogata w kwas paraaminobenzoesowy, silny środek przeciwzapalny i przeciwutleniający, który chroni błony komórkowe przed zanieczyszczeniami powietrza i sprzyja ich płynności. Zaleca się picie 3 szklanek wody ryżowej tygodniowo przy każdej zmianie sezonu, aby zapewnić sobie dobre samopoczucie. Naturalne działanie przeciwstarzeniowe. Woda ryżowa jest bogata w inozytol, witaminę B7 niezbędną do produkcji energii, aktywność metaboliczną, prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, zdrowie skóry, włosów i oczu oraz spowolnienie starzenia się komórek. Regularne spożywanie jest zatem naturalnym sposobem ochrony skóry przed starzeniem się. Jedwabiste włosy. Ta sztuczka, pierwotnie używana przez azjatyckie kobiety, stała się obowiązkowa w tutorialach dotyczących piękna. Woda ryżowa, bogata w skrobie, nadaje włosom połysk, wzmacnia cebulkę włosa i oswaja włosy. Masz wybór, albo użyjesz wody, która została użyta do wypłukania ryżu przed gotowaniem. W tym przypadku ryż musi być organiczny, aby uzyskany płyn był mniej ciężki, ale tak samo bogaty. Albo używasz wody gotowania, wiedząc, że jest bardziej obciążony składnikami odżywczymi. Jeśli chcesz użyć go jako maski, po prostu nałóż go na długości i pozostaw na kilka minut przed płukaniem czystą wodą. Zapewni to gładkie, pozbawione skrętu włosy i łatwiejszą stylizację. Jeśli użyjesz go w płynie po szamponie, będzie mógł wzmocnić twoje włosy. Przetrzyj je po umyciu, aby zamknąć łuski i zwiększyć ich połysk. Twoje włosy będą łatwe do dyscypliny i odzyskają blask.
świecąca skóra piękna. Jednym z najstarszych gestów piękności było użycie proszku ryżowego do ukrycia niedoskonałości, zapobieganie błyszczącemu wyglądowi skóry poprzez matowanie i ochronę skóry przed słońcem. Jeśli chodzi o wodę ryżową, jej wysoka zawartość przeciwutleniaczy i inozytolu sprawia, że jest skutecznym środkiem ujędrniającym i przeciwstarzeniowym. Jeśli zastosujesz go na twarzy jako balsam lub maskę, przyniesie to blask i miękkość twojej skórze. Ponadto jego właściwości ściągające pozwalają na zaciśnięcie porów, oczyszczanie i nawilżanie skóry oraz stymulowanie komórek.